Kolejna próba odzyskania miasta nastąpiła kilka dni później. Bitwa 11 stycznia pod dowództwem Kazimierza Grudzielskiego we współpracy z szefem sztabu Mieczysławem Paluchem przyniosła w godzinach popołudniowych miastu wolność. Powstańcy zostali powitani biało-czerwonymi flagami na polskich domach. Na cmentarzu świętej Małgorzaty natknęli się na zmasakrowane zwłoki powstańców wielkopolskich, którzy polegli w bitwie szubińskiej 8 stycznia.